Plan na dzisiaj: ogarnięcie ostatniego bossa i przejście oczywiście na drugi poziom trudności, czyli Nightmare. Tylko sobie jeszcze obczajmy, bo ja tutaj te itemki robiłem, nie? Tą piłę na przykład. Zobaczymy, ile ona jest warta. Doomsaw. Doomsaw. Pewnie niewiele, no. 4K. Kurde. Problem jest taki, że te itemki tier C, tier D, to one nic nie są warte, nie? I raczej nie opłaca się ich sprzedawać, bo... No bo tylko czas się traci na sprzedaży tych itemów. Dobra, lecimy dalej. 42 level. I teraz muszę iść tutaj. Dostał ostatni bossik i po tym bossie będzie można przejść na Nightmare. Tylko zobacz, czy ja mam potki? Nie mam potek oczywiście. Kupimy sobie potki. Dwa razy takie i dwa razy takie. Dobra, możemy lecieć. No i mamy 43 level. Jakieś zielostwa lecą, także dajemy dalej w Lightning Damage. I tutaj sobie damy w Inta. Na kolejny level dam Vitality trochę. Oczywiście sobie kopię wszystko. Głównie chodzi mi o ten iron, żeby być level miningu i móc potem kopać gold ora. No dobra, to do craftingu różnych rzeczy, więc przydałoby się to poogarniać. Jest waypointik. O, jest jakaś kapliczka. Co będzie? Minibossik jakiś? A, jakieś mobki niby. Zobaczymy. Może z nich polecą jakieś sataniki? W zasadzie to dawno mi nie poleciał jakiś ciekawy satanik. Więc mógłby polecieć. Może zobaczymy, zaraz padną. Dawaj, dawaj. Nic, nic. I nic, jeszcze padłem. Ale żaden satanik nie poleciał niestety. O, jest i rifcik, także zobaczymy, co to jest za rifcik. Towerek? Nie, normalny taki rifcik, mapka zwykła. Ale podbijemy sobie trochę levela, tu mobki mają 50 level, także exp powinien fajnie iść. No oczywiście dopóki się nie wywalę, nie? Ale myślę, że powinno być ok. Jak się nie wywalę, no to pewnie kilka leveli tu wbije. Dobra, jest 44 level. I tego skilla jeszcze nie mam wymaksowanego, jeszcze dwa levele. Teraz sobie damy Vitality, później damy... A może w Armor bym trochę dał? Zobaczymy. Armor dam albo Inta. Jeszcze nie wiem. Ale całkiem łatwy jest ten rifcik. Wolałbym towerka, nie? Na towerku myślę, że wbiłbym dużo więcej leveli niż tutaj. No bo tu wbiłem jeden. No i chyba, że więcej nie wbiję, bo tu raczej dużo mobków już nie będzie. Więc co? Wychodzimy stąd. I go bossik. Idziemy szukać bossa. Żeby przejść ten poziom trudności. Wejść na Nightmare. No i dalej wbijać levele, nie? Jest 45 level, także pyk. Co miałem dawać? Kurde, nie wiem, dam armor troszkę. Do bossa już niedaleko, bo to już są ostatnie mapki. Za chwilę powinien być dungeon do bossa. No i na końcu bossik, nie? Raczej wydaje mi się, że ciężki nie powinien być. No kwestia tylko tego, jak długo będę go bił, no bo ten build na single target jest taki średni. No fajnie czyści mobki, ale single target ma imo słaby. Jeszcze przed bossem udało się wbić 46 level, więc fajnie. Dajemy vitality. I te dwa skille już mamy na max. No i pytanie, co ja będę chciał dawać dalej. Właśnie nie wiem. To jest jakiś damage.
Tego nie potrzebuję, tego też nie. Dodge. Tak średnio. A czekajcie, to się z czym skaluje? Int. I najwięcej ma ze Storm Dasha. Czyli Storm Dasha teraz musiałbym dawać. Bo jak będę dał tego Storm Dasha, no to dodatkowy damage będzie miał ten skill, nie? 13,5% za każdy level skilla. No, także będę musiał tego Dasha iść. No idziemy do bossika. To jest chyba ostatnia mapka przed bossem i... I tyle będzie z tego poziomu trudności. Dobra, jest bossik. Kurde, nie pamiętam za bardzo co on robi. Aha, czyli to muszę rozwalać. Nie wiem, serio, nie pamiętam co on robi. Jakieś macki. Ale nie wygląda jak żeby był jakoś gigamocny. Okej. Okay. Dobra, czyli na te maski trzeba uważać. I to chyba bije arcane damage. Tak mi się wydaje. Dobra. Podejście. Idziemy na podejście numer 2. Dobra, bossik zrobiony. Kilka podejść na niego miałem, ale koniec końców się udało. A jak już ogarnąłem mechaniki, to nie był jakiś giga trudny. Także to, jakiś charmik. Zrobiłem fajnego charma pod additive lightning damage, także dodatkowo troszkę damage wpadło. Physical damage nie potrzebuję. No i dobra. I teraz chyba już mogę iść na kolejny poziom trudności, ale to zaraz zobaczymy sobie. To wszystko jest do wywalenia. Fire skill damage też lipa. Dobra. No i sprawdzamy, uwaga. Pyk. Create game. No i mamy Nightmare. Nie wiem jak pójdzie ten Nightmare. Zobaczymy sobie. Pójdę jeszcze na pierwszą mapkę zobaczyć. Czy będzie ciężko, czy nie. I zobaczymy jak będzie szło. Ale długo ładuje. Dobra, mamy pierwszą mapkę. Kurde, no te mapki takie już. Troszkę tanki są. Zdałaby się jakaś lepsza broń. Lepsza broń. Albo ewentualnie kilka leveli wbitych, nie? Chciałbym trochę tu poparmić tą mapkę, żeby wbić sobie trochę leveli. Bo wydaje mi się, że bossa będę bił długo. A jak bossa będę bił długo, no to będzie trudniej, wiadomo. Dobra, jest level 49. Idziemy tutaj i inta. Daję inta, żeby mieć trochę więcej damage'u. Tam jest dungeon, może tego dungeona bym sobie trochę farmił. Może na końcu dungeona, bo... Jeszcze na Nightmare trzeba klucze, ale chyba nie. Farm jakiś. Zobaczymy zaraz, pod co. To jakiś pasek. Potrzebuję itemy pod lightning damage. 22 inta. Pasek, olatrzy buty i siła. Siła to lipa. Olatrzy buty spoko, ale tracę movement speeda. Nie wiem, kurde. Dobra, polecę sobie jeszcze szybko tego Dunga. Ratdena, zobaczymy jak on pójdzie. Mopki mają 64 level, więc... Myślę, że całkiem szybko powinienem się tutaj wyekspić. Podbić kilka leveli. Tylko te niektóre elity, no to jak widać są giga ciężkie. Giga długo schodzą. Spellblade, dlatego nie mogę używać. Dobra, no to co, zrobię sobie tego dungeona. Widzimy się na koniec Dunga. Chyba, że ewentualnie wpadnie jakiś satanik po drodze. Ogólnie to nie wiem też o jakiś charmik chyba pod lightning. Nie wiem jak działają te loot filtry. Bo daję sobie opcję gameplay, loot filter, daję nightmare. Tak.
daje Lightning Attacker, tak? No i nadal mi pokazuje jakieś kurde dziwne itemy, których ja nie chcę. A to jest pod Lightning Rest, okej. Także nie mam pojęcia, jak to dokładnie działa. Nie wiem, czy to w ogóle działa, może jest zbugowane. Dropnąłem takie rękawiczki pod Lightning Damage. Pytanie, czy one mi dadzą więcej, bo w tych mam Cast Rate'a i Attack Speed'a. Ja potrzebuję Attack Speed'a. Czekajcie, ile mam damage'u? 7945. No nie, jednak ten Attack Speed daje więcej niż można było się spodziewać. No i jest 50 level. Pyk. Dajmy tutaj. Idę dalej w Inta, no bo co damage'u potrzebuję. A kurde, żadnych fajnych itemów nie dropię niestety. Poka to. Zobaczymy, co to za naszyjnik. O, runka poleciała. Naszyjnik poleciał. Life after kill. Ten mógłby być spoko, ale stracę plus 1 do all leveli. Zobaczmy. 8256. 8230. Ale też zyskuję na nim Attack Rating, Dexa i Lightning Resy. A na tamtym nie miałem Lightning Resów. I Replenish Mana tu miałem. No zobaczymy, czy nie będę miał teraz problemów z maną. We will see. Mamy 51 level. Dwa levele póki co wpadły na tym Dungu, ale niestety... Jeżeli chodzi o itemy, no to nic fajnego nie poleciało. No i te niektóre elity, kurde, długo schodzą, nie? To jest lekki problem tego buildu póki co. Więc tak, dajemy sobie tutaj. I oczywiście int. Jakiś blade. Buty pod movement speed 20%. No nic ciekawego nie poleciało. Niestety, z itemami. Itemami jest lipa. Dobra, wziąłem sobie kościka na zabicie komandera Alberta. Przydałbym sobie jeszcze te shity całe, co tutaj mam. One mi się nie przydadzą. Nie wiem, kurde, czy te bazy nie są na sale przypadkiem. Nie wiem, czy ludzie kupują bazy jakieś. To wszystko do wywalenia. To są shity. Dobra, no i tyle. I następnym razem będziemy szli... O, tu mam czarma na harpeki. Będziemy szli na... bosika powoli pierwszego. I zobaczymy. Myślę, że... ten pierwszy bosik to powinien być na chillku.